Zawsze marzyłem o pancernym pojeździe, który wytrzyma nawet ostrzał z Pablo Miota. Niestety do Pablo Tanka jeszcze nam trochę brakuje. Już byłem na skraju łez, gdy zobaczyłem to. Cybertruck to idealny kompromis między wytrzymałością na ostrzał ziemniaczany, a jazdą na duże odległości. Dlatego jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już dziś udamy się nim na niezapomnianą podróż. Ale zanim to zrobimy, musimy go zbudować. Z racji tego, że pojazd przewozić będzie zarówno kierowcę, jak i pasażera, musimy niwelować wagę, dlatego większość stalowych elementów zastąpimy drewnem. Przed nami kilka wyzwań, bo do dyspozycji z narzędzi mamy tylko szlifierkę i wkrętarkę. Mocowanie tylnej osi poszło łatwiej niż się spodziewałem. Wygląda naprawdę solidnie. Za krótką tarczę mamy. Idę po piłę ręczną. Wow! Poszło, ale obcięte. Tego kawałka nie wyrzucamy, bo to właśnie będzie nasza przednia oś. Trzeba maskę chyba mieć, jak chcesz tak pracować na dłuższą metę. Chyba potrzebujemy maski, bo cały czas usikam drewnem. Ale do rzeczy. Przednia oś zamontowana. Zrobiłem ją tak samo na wcisk, solidnie się trzyma. Musimy jeszcze zamontować koła. Zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby nie używać za dużo metalu. Ale myślę, że warto tutaj zrobić taką obejmę ze stali, przykręcić i przez to będziemy mieć pewność, że koła wytrzymają jazdę po tutaj takim górzystym terenie. Teraz sobie podniosłem nasz drewniany pojazd i już sam nie wiem, czy to jest lżejsze od stalowej konstrukcji, ale jedno jest pewne, cały pojazd waży mniej niż oś Pablo Trucka. Tam gdzieś dzięcioł jest i nam ciągle tutaj puk, 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 puk robi. Finalnie udało się zamocować drążek kierowniczy i kolumnę, natomiast mamy mały problem po prostu podczas skręcania. Te śruby nie mogą być dokręcone na maksa, ale myślę, że tak spokojnie można jeździć. Teraz jeszcze coś skrzypi, natomiast to się nasmaruje WD-40 i będzie wszystko ok. Do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze tylko napędu. Mocowanie będzie wyglądało bardzo podobnie jak to, które użyliśmy do mocowania przednich kół. Zrobimy tutaj obejmy, przymocujemy do tego dwa silniki elektryczne i przy okazji będziemy mogli zamocować również hamulec. Przypomina mi się, jaka różnica mocy była pomiędzy podłączeniem jednego i dwóch silników elektrycznych do naszego Pablo Trucka. Nie mogę doczekać, jak zobaczymy, jak ten pojazd będzie ruszał. A tymczasem bardzo nam się rozpadało, także wracamy do warsztatu i bierzemy się za robotę. Nie mamy jeszcze ani hamulców, a baterie lecą luzem, ale jak przystało na Tesle, powinna mieć dużą moc i musimy sprawdzić, czy tak naprawdę jest w naszym przypadku. Pomyślałem sobie, że nie ma sensu tych baterii tutaj dawać, po prostu wrzucimy je do plecaka, założymy na plecy i pojedziemy. 3, 2, 1. Jeszcze raz. Gałki oczne wchodzą w mózg. Wszystko super, ale tyłek boli, dlatego teraz będziemy robić siedzenie i musimy zrobić podłogę, bo jestem cały w błocie. Jak pamiętacie Pablo Trucka, jego design w 100% wyszedł z naszych głów. Dlatego zamiast Monster Trucka mamy wózek golfowy na wysokim zawieszeniu. Tym razem skupimy się, aby nasz nowy pojazd jak najbardziej odzwierciedlał oryginał. Nadwozie w pełni powstanie z drewna i zaczniemy od zbudowania prostokątnej ramy. Mamy godzinę 23 i połowę roboty za nami. Rama ma kształt prostokąta i wydzielone miejsca na koła. Przednie nadkola są nieco węższe od tylnych, ponieważ tylne pozwolą nam na zrobienie paki. Zanim zaczniemy kłaść karoserię, musimy zająć się podłogą oraz fotelem kierowcy. I tak się zacząłem zastanawiać, czy na pewno potrzebujemy fotel, czy sobie podusi nie dać i można sobie po turecku siedzieć w pojeździe. Mija godzina za godziną, a nasz pojazd coraz bardziej przypomina oryginał. Zanim pojawiła się podłoga, zastanawiałem się, czy pojazd nie będzie za wąski. W tym momencie podłoga jest i znowu się wydaje, że jest za szeroki. Ale mam wrażenie, że to tylko złudzenie optyczne. Jak założymy tutaj górę, karoserię i drzwi, to znowu pojazd się stanie węższy i będzie idealny. Na dodatek mamy tutaj bardzo dużo miejsca na zamontowanie właśnie siedzenia, baterii. Trochę tutaj nabłociłem i wydaje mi się, że będzie trzeba wchodzić do pojazdu w skarpetkach, żeby było czyściutko, ale muszę wam to pokazać. Pedały są już na miejscu, pojazd nadal utrzymuje bardzo wysokie przyspieszenie, natomiast hamulec świetnie sobie z tym radzi, także jesteśmy bezpieczni. Aby zachować ten charakterystyczny kształt Cybertrucka, przymocujemy tutaj pionowe belki o różnych długościach, a następnie u góry połączymy je poprzeczkami. Pojazd jest troszeczkę za wysoki, ale problem polega na tym, że jeżeli sobie jeszcze tutaj siedzę,
jedzenie dołożymy, mniej więcej będzie takiej wysokości poduszka, to zaczynam głową uderzać o szybę, natomiast nie wiem, sami ocencie, jak to wygląda. Jedyną jaką modyfikację mogłem wcześniej zrobić, to jest przesunąć trochę pedały do przodu, no ale tego nie zrobiliśmy, także będziemy musieli tacy skuleni siedzieć. Natalka, jest sprawa, potrzebuję krzesło do naszej konstrukcji. Poczekaj, tylko jeszcze jeden kilo. Na taboreciku dokończysz, jak krzesło biorę. Po ciężkich bojach udało się ogarnąć nam fotel pudełkowy do naszego wozu. Fotel wymagał nieco przeróbek, musieliśmy usunąć całe oryginalne mocowanie, zrobić własne, ponieważ było za mało miejsca. W tym momencie już to spoko wygląda. Jeżeli chodzi o samo wysiadanie, na razie powiedzmy, że się da, natomiast zastanawiam się, jak to będzie z drzwiami. To z drzwiami będzie duży problem, ale jakoś sobie poradzimy. Mając już w końcu zamontowany fotel i główną część ramy, możemy przejść do obudowywania pojazdu. Zrobimy to z takich płyt OSB. One są dosyć cienkie, także nie obciążą nam konstrukcji. Ale zanim to zrobimy, jednak zajmę się elektryką, bo obudujemy wszystko i później będzie ciężko się tam dostać. Patrząc na nasz model, zobaczcie, że nie ma tutaj konwencjonalnych świateł, tylko są paski LEDowe zarówno z przodu, jak i z tyłu. I my nie będziemy gorsi. Kosztowały 15 zł za metr i muszę przyznać, że jestem mega zadowolony. Zobaczycie je za chwilę, jak naprawdę świecą, ale zanim to zrobimy, musimy zamontować maskę i zrobić tył. Tak sobie teraz patrzę na to, zobaczcie. Z drewna zrobiona konstrukcja, wygląda naprawdę dobrze, jest solidne, tu trzęsie troszeczkę, ale tylko dlatego, że nie ma jeszcze bocznych tutaj paneli. Poza tym, kurczę. A czy ten surowiec jest wystarczająco wytrzymały na budowę Cybertrucka? Sprawdzimy naszym Pawlomiotem! O kurde! Jest jeszcze jedna zaleta drewna. Jeżeli zrobione by to było ze stali, to by cały czas tłukło. I tak bez przerwy. Wie Boże, ani spać, ani się położyć. A konstrukcją z drewna możemy sobie śmigać nocami bez problemu. Bateria wypadła. Stój! Co? Bateria cała wypadła. Wracamy do bazy. Przyszedł czas na zamontowanie drzwi i koncepcja jest taka, że będziemy mieć jedne drzwi otwierane do góry, a druga strona będzie po prostu zabita, nie będzie się otwierała. Ale pewnie zastanawiacie się, dlaczego po tej stronie będą drzwi. Odpowiedź jest prosta. Jakby coś się stało, zjedziemy sobie na pobocze i wyjdziemy w stronę pobocza, a nie na ulicę. Niestety nie jest to rajdówka, a nam tutaj zasypało podkład i jest ciężko troszeczkę. Daję sobie radę. Udało się. Nasz Cybertruck nie takie drogi będzie pokonywał. Przednia część Cybertrucka właściwie jest już gotowa. Cały kokpit jest zabudowany, drzwi zamontowane zostały na 6 zawiasach i naprawdę dobrze się otwierają. Dodatkowo zamontowaliśmy taką tutaj zasuwkę, że jak sobie będziemy siedzieć w środku, drzwi się mogą tam zamknąć. Jakby nas tak ktoś chciał okraść czy coś, to nie może otworzyć już drzwi. Także będziemy się czuć w środku bezpieczni. Widać, że tutaj pierwszemu customerowi się już podoba pojazd. Popatrzcie tylko na tego kotka, jakiś szczęśliwy, że może sobie siedzieć jako pierwszy klient w naszym nowym Cybertrucku. Teraz lecimy z tyłem. Tutaj zostawiłem sobie na górze otwór na szybę. Dodatkowo fotel został przesunięty troszeczkę do przodu, bo było za mało miejsca, zdecydowanie nie mogłem wejść do pojazdu. Dodamy tutaj pakę i właściwie cała karoseria będzie gotowa, przygotowana pod malowanie. Zimno jest bardzo, wiecie? Bardzo jest zimno. Ja mam tutaj teraz włożone do butów takie grzejące, patrzcie się. Ja mam teraz do butów, widzicie? Tu mam kabelek. I to jest taka grzałka, żeby w stopy było zimno, ciepło, bo jest minus 17 stopni, a ja tu siedzę i robię Cybertrucka, bo jestem tak głodny, za 2 dni wyjeżdżamy i nie ma tutaj zmiłuj, musimy go dokończyć. Koniec, to jest normalnie pogoda jak na Syberii, ale pracujemy. Także jak ktoś tam ma rączkę ciepłą na myszce, niech klika suba, bo powiem wam, że to nie jest takie proste. Słuchajcie, mamy mały problem. Poszliśmy na chwilę odpocząć do domu, wracamy i jest minus 20, a musimy tego naszego Cybertrucka pomalować.
Tylko, że farba po prostu zamarznie w minus 20, dlatego wygląda na to, że będziemy musieli porozkręcać te OSB-ki, zabrać to wszystko do domu i w domu pomalować, bo tutaj nie ma takiej w ogóle opcji. I co tu dużo mówić? Tak się prezentuje nasz Pablo Cybertruck, którym już za chwilę pojedziemy do Maca. Przód wygląda nieziemsko, mamy oczywiście znaczek Tesli, rejestrację, żebyśmy byli bardziej rozpoznawalni, a także oczywiście LEDy. LEDy teraz troszeczkę słabo świecą, bo jest jasno, ale uwierzcie mi, że w nocy zrobią robotę. Pojazd ma metaliczny połysk, w końcu to jest 2,5 mm stali nierdzewnej. Dół mamy czarny, nadkola czarne oraz pomalowane też felgi na czarno, bo tak wyglądał oryginał. Pod paką znajduje się podwójna jednostka elektryczna B-Electric Turbo. Pewnie podejrzanie wygląda, że jest tutaj taka paka, ale na niej nie siedzę. Stało się tak dlatego, że pomalowane te części były w warsztacie, gdzie było minus 18 stopni i jak się rozmrozi, jak zejdzie nam mróz, to wtedy wyschnie i będzie można tutaj siedzieć. Chodźcie ze mną do środka. Drzwi oczywiście otwierają się do góry, lusterka są nie bez powodu. Musimy mieć lusterka, ponieważ okazało się, że tutaj nic nie widzę z tyłu. Musiałbym się podnosić, a wtedy uderzam o szybę. Natomiast tak, co o wnętrzu? Wnętrze jest dosyć ubogie, jest dosyć skromne i nie tylko przyrządy, ale też miejsce, nie ma tutaj w ogóle miejsca na siedzenie. No ale co, ja jestem tak naprawdę głodny, musimy pojechać do Maca, nie ma tutaj, ale jedziemy. Baterie od silników elektrycznych znajdują się pod moją lewą nogą, z przodu mamy baterie do LEDów, na kierownicy włącznik LEDów i wsteczne. Tak właściwie tyle jest w kabinie. Mamy oczywiście też otwierane okienko po lewej stronie. Niestety nie mam żadnej korbki, dlatego tutaj jest taki haczyk. Otwieramy i pani nam podaje tutaj napój z okienka. Mamy jeszcze jeden mały mankament w środku. Jak sobie huchniemy w szybę, to nic nie widać. Mam tylko nadzieję, że pani w tym okienku nie każe nam wysiąść z pojazdu, bo nie jest to łatwe zadanie. Ale się da! Teraz jak patrzę na tego naszego maluszka, bardzo mi szkoda, ale obiecałem, musimy sprawdzić, jak poradzi sobie pancerny samochodzik z naszym Pablomiotem. Strzelamy za 3, 2, 1. Kurde, przebiło! Elon Musk jednak podjął dobrą decyzję, pakując do pancernego samochodu stal nierdzewną zamiast drewna, bo jak widać drewienko nie wytrzymało. Będziemy musieli wstawić tylko nowe drzwi i możemy jechać dalej. O mamy mały problem, małą awarię, ale szybko to naprawimy. Zobaczcie, co się stało z kołami. No nie można ukryć, nie wiedziałem, w którą stronę pojechać. Pojechały w lewo i w prawo jednocześnie i się rozjechały. Ale to jest szybki fix, wystarczy zespawać jedną śrubeczkę i wszystko się rozwiąże. Późno się robi, dlatego ja już zmykam. Do zobaczenia na Mac Drive. Jesteśmy przy Macu! Na jednym silniczku elegancko sobie pojedziemy do Mac Drive'a. Trochę trzepie, nie można ukryć. Witamy McDonald's, posłowienia. Dzień dobry, poproszę dwa razy two for you cheeseburger z frytkami. Dobrze. I do tego będzie drugi two for you shaker z kolą. Jak można, to proszę bez lodu. Będzie ketchup? Poproszę. Udało się, mamy to. Zamówienie złożone, teraz trzeba podjechać do płacenia. Mam nadzieję, że nam styknie wysokość pojazdu. Kurczę, okienko nie jest tak wysoko. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan zawitał do nas. Cybertruckiem tutaj przyjechałem. Co to jest? Cybertruck polski. Kurde, jakiś hardcore. Wszystko jest, także spoko. Mam nadzieję, że pyknie karta. Oby. Chyba muszę wami zapłacić.
dobra. Sekundka. To pan sam zbudował? Tak, sam. Kurde, ale ma pan lusterka. W sumie Flexa, silnik działa. Nawet dwa silniki są. Dwa. O, powinno. Ile ma prędkości? No, myślę, że z 50 pojedzie. Kurde, to nie jest źle. Dlaczego mnie zna to prawo jazdy? Nie, tak samo jak na rower. Także można. To ja zamawiam, ile takie coś kosztuje? O, to jest bezcenne, proszę pani. Proszę? To jest bezcenne. Kurde, no, a już myślałam, że się uda. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Udało się, jedziemy dalej po odbiór. Bardzo proszę, nabój. Dziękuję bardzo. Ja sobie... Panie zrobienie. Chcę sobie iść między... Patrzego, no takiego pojazdu jeszcze nie mieliśmy tutaj. A to się zmieni, bo to Cybertruck jest tylko wersja polska. A, Cybertruck jest wersja polska. Taką wersję oryginalną Cybertrucka. Słucham? Mogę zrobić pierwsze. Jasne, proszę. Cyber, to ja przyjdę. A możemy na swoją grupę tak pokazać? Tak, proszę bardzo. Jak coś, to zapraszam na kanał Dr. Pablo na YouTubie. Mam tylko nadzieję, że pani w tym okienku nie każe nam wysiąść z pojazdu. Wyjdę, tylko że tutaj... Znaczy problem jest... Problem jest z wychodzeniem. To jest to... A, nie było przemyślane. Ale nie, to dobre jest. Jedziemy na parking. Mamy zamówienie i w końcu się najemy. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo szybko zbliżamy się do 300 tysięcy subów, a wtedy może i w tym samym miejscu spotkamy się w czymś większym, z lufą i gąsienicami, czyli Pablo Tanku. Dlatego kto jeszcze tego nie zrobił, klikamy suba. A jeżeli ktoś z was chciałby wesprzeć te szalone konstrukcje finansowo, wrzucam w opis linki do mojego Patronite'a oraz Supi. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że samochodzik zrobił większą furorę niż się spodziewałem. Nasze zdjęcie z paniami, które wydawały nam zamówienie, znajdzie się na ich grupie pracowniczej. Panie były bardzo miłe, pozdrawiam je serdecznie. W kolejnym odcinku nieco odbiegniemy tematyką od pojazdów. Ja znajdę się 10 metrów od domu i 1 metr pod ziemią. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, a ja idę sobie coś zjeść.